W sobotę 6 stycznia w kościele imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku odbył się charytatywny koncert kolęd i pastorałek. Wystąpiła grupa zaprzyjaźnionych muzyków. Cały dochód przeznaczony zostanie na wsparcie dziecięcego hospicjum w Wilnie. Jak podkreśla proboszcz parafii ksiądz Antoni Dewor, zbiórkę na ten cel przeprowadzono już wcześniej, a sobotni koncert był jej kontynuacją. Myśmy przeżywali Adwent i Boże Narodzenie jako czas, w którym się najpierw czeka, ale czeka się aktywnie, czyniąc dobro. A potem Boże Narodzenie, gdzie sam Bóg staje się darem, no właśnie jako czas obdarowywania. I tak się szczęśliwie stało, że w tym roku w sierpniu byliśmy z pielgrzymką w Wilnie, idąc szlakiem Miłosierdzia Bożego, zatrzymaliśmy się też przy hospicjum prowadzonym przez siostrę Michaelę Rak, jedynym hospicjum, które działa na całej Litwie. Od niedawna działa tam również oddział dziecięcy. Złapało nas to niesamowicie za serce, bo kto jak kto, ale właśnie dzieciaki tej miłości bardzo potrzebują, a szczególnie w takiej sytuacji. I stąd, kiedy się zaczął Adwent, pomyśleliśmy, że tym naszym czuwaniem, tym czuwaniem w dobrym, będzie właśnie odmówienie sobie czegoś, żeby podarować tym dzieciakom. Tak? Jeszcze obok tego zbieraliśmy też paczki dla seniorów. Nasza parafia tutaj podarowała 70 ponad paczek dla DPS-ów i dla ZOL w Cieszynie. No a o niedzielę adwentową, zwaną Niedzielą Radości, uczestnicy owej pielgrzymki do Wilna, dzieci, bo dla dzieci, no i nasza młodzież ze służby liturgicznej zbierali to, co każdy chciał dać, czym chciał obdarować tamte dzieciaki winy. No i proszę sobie wyobrazić, że zebraliśmy 8,5 tysiąca złotych. W międzyczasie zadzwonił do mnie Marek Madura, mój dawny parafianin z Bier, a członek zespołu, którego żeśmy przed chwilą słuchali. I mówi mi, że oni by chcieli zagrać koncert, ale koncert charytatywny. Oni nic nie chcą, nawet za przyjazd tutaj. No i właśnie tego koncertu przed chwilą żeśmy wysłuchali. Nie widziałem jeszcze, nie wiem jaka jest suma zebrana, ale na pewno z serca ją przekażemy dzieciakom w Wilnie, a właściwie dokładnie na ręce siostry Michali Rak. Czy to będzie miało ciąg dalszy? Na pewno ciąg dalszy będzie miało aktywne czuwanie i na pewno obdarowywanie. Czy akurat hospicjum wileńskie, no jest wiele takich wspaniałych akcji, które prowadzą zakony. Od razu mi się kojarzą trzy siostry zakonne, dzielnie walczące. Najbliższa ze Skoczowa, tutaj siostra Michaela z Wilna, jeszcze siostra w Katowicach. No jest komu pomagać. Radością przyjęłam wiadomość, która dotarła do mnie z waszej parafii, z parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie, że właśnie wspólnota parafialna na czele z waszym księdzem proboszczem podjęła inicjatywę wsparcia naszej misji hospicyjnej. Nie widzieliśmy się z wami, kochani parafianie, ale jedno nas łączy, łączy nas serce, bo to, co my na co dzień dajemy właśnie tutaj u nas w hospicjum w Wilnie, na całą Litwę, jedyne hospicjum dla dorosłych i dla dzieci, oddział stacjonarny, hospicjum domowe, pracowników ponad 70 i wolontariusze, niesiemy właśnie miłość serca do każdego chorego i za darmo, bo miłość jest właśnie darem swojego serca, żeby czyjeś serce się umocniło. I dzisiaj chcę wam powiedzieć, że dziękuję za waszą parafialną, braterską, siostrzaną inicjatywę. Chociaż się nie widzieliśmy, jesteśmy rodziną. To, co łączy właśnie nas w misji hospicyjnej, wchodzenie w przestrzeń rodziny, żeby zmniejszyć cierpienie i pomóc. Dajemy właśnie poczucie pewności domu rodzinnego i serca. To jest logo naszego hospicjum.
I właśnie wy się czynem wpisujecie w budowanie bezpieczeństwa domu i miłości serca. Proszę was o pomoc w każdym miesiącu, żeby dać pomoc naszym pacjentom, dorosłym i dzieciom. Muszę gdzieś użebrać, używam tego słowa wprost, ponad 75 tysięcy euro. Ufam, że wasza parafia, wasze rodziny, wasze zakłady pracy, wasze wspólnoty pomogą nam, żeby każdy z naszych chorych pacjentów odczuł miłość i bliskość rodzinną. Kochana rodzino, właśnie święta Bożego Narodzenia pokazują, czym jest dar z siebie. Jezus, Bóg daje nam siebie, rodzi się. Rodzi się w ubóstwie, idzie drogą cierpienia i wyzwań aż na krzyż, bo kocha nas i zbawia nas. I każdy nasz czyn miłosierdzia niech będzie czynem zbawienia i znakiem miłości. Tego dzisiaj potrzebujemy. I za to kiedyś osiągniemy niebo. Niech Bóg was błogosławi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.